Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Hydrotrack Radom Pszczółka Start Lublin. Witam przedstawicieli zwycięskiego zespołu, jest z nami trener Dawid Dedek oraz gracz Sharon Rossi-Walker. Bardzo proszę panie trenerze o zabranie głosu, o ocenę tego spotkania. Dobry wieczór. Ja na sam początek chcę podziękować kibicom, którzy przyjechali z Lublina tutaj do nas, z Warszawy i nas wspierali w tym meczu, bo było wiadomo, że to będzie bardzo, bardzo trudny mecz. Tutaj w Radomiu się zawsze bardzo trudno gra. Zespół dobrze zacisnął trumnę i mieliśmy ogromne problemy ze stratami, popełniliśmy 23 straty i w takich okolicznościach to wsparcie publiczności było dla nas naprawdę ogromna wartość, więc dziękuję bardzo za to wspieranie. Co do samego meczu, ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny w trudnych momentach graliśmy razem, graliśmy jako zespół, graliśmy bardzo agresywno w obronie. Zaciskaliśmy te dziury, które powstawały. Natomiast nowy zawodnik Josh, który się do nas dołączył dwa dni temu, już się pokazał jako ważnym ogniwem. W tym meczu może bardziej w obronie niż w ataku, ale myślę, że w kolejnych meczach to będzie też ważnym zawodnikiem także w ataku. Więc jeszcze raz gratulacje dla każdego zawodnika naszego zespołu, który pokazał naprawdę dużą chęć do walki i zespołową grę w tym zespołu. Jednocześnie też gratulacje i dla zespołu z Radomia i życzę im powodzenia w dalszym ciągu ligi. Dziękuję bardzo. Sharon, what's your opinion about the game? First I want to say thank you to the fans. They came out and supported us here. It's not that far of a drive, but you know, they was here supporting us during the good and bad times of the game, so that really helped us. In terms of the game, I think we, you know, attacked in different facets. We had 21 assists, 23 turnovers. That's something that's correctable, but the good thing is we was finding each other. Just be more aggressive and continue, you know, to work. You know, it was a lot of good things coming out this game. I mean, it's always good to get a win. Thank you so much. I mam jedno do trenera pytanie od dziennikarza. Pokazaliście, że na wyjeździe również możecie wygrywać. Czy pańskim zdaniem to zwycięstwo dzisiejsze może zapoczątkować również jakąś pasę zwycięstw w halach rywali? To się okaże w dalszym ciągu sezonu na pewno. Natomiast dwa mecze i w Spójni, i w Ostrowie, które przegraliśmy w ostatnich minutach dosłownie, to były mecze o jeden possession, to były mecze trzech punktów i w ostatnich sekundach przeciwnicy rzucili te dodatkowe dwa punkty, więc jeden i drugi mecz byliśmy w grze i to bardzo cieszy, bo znaczy, że jesteśmy bardzo blisko i że z korektą niektórych elementów gry jesteśmy w stanie też wygrywać takie mecze. Gratulacje dla drużyny z Startu Lublin i trenera Dawida Dedka, bo byli dobrze przygotowani do tego meczu i postawili nam ciężkie warunki, byli przygotowani na nasze akcje i tak naprawdę polegliśmy na strefie, która tak naprawdę nam ostatnio dawała dużo korzyści i przy tej strefie rzeczywiście byliśmy za pasywni. Ale też oni dobrze wykonywali tą obronę. Dużo mieli takich przechwytów, deflections, które później powodowały to, że no my graliśmy już niepewnie i baliśmy się podać piłkę w niektóre obszary tam, gdzie chcieliśmy podać. Ale też dziękuję swoim zawodnikom za walkę, bo też liczby pokazują, że była walka w tym meczu. 17 zbiórek w ataku, wymuszenie 23 strat. No przy tym też popełniliśmy ich zbyt dużo, bo aż 20, rzucaliśmy 34 wolne, to też świadczy o tym, że byliśmy aktywni i agresywni. No dzisiaj zawiodła skuteczność ze 3, bo tylko 4 trójki, no to ciężko w dzisiejszych czasach przy takiej liczbie celnych trójek myśleć o zwycięstwie i tyle. Sama walka dzisiaj była, ale to było za mało, żeby wygrać mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Daniel. Proszę o twoją opinię. Także chciałem pogratulować drużynie Startu Lublin. Tak, mogę tylko powtórzyć to po trenerze, że to był mecz walki i tak jak trener mówił, stanęliśmy trochę przy strefie. Kiedy nam postawili strefę, nie wpadło parę rzutów, żeby móc nam dać szansę walczenia w końcówce o zwycięstwo. Jeszcze raz gratuluję Lublinowi, walczymy dalej. Dziękuję bardzo i jedno pytanie do trenera. Jest seria meczów domowych.
czy przed tą serią trener zakładał jakiś plan minimum, jeśli chodzi o zwycięstwa? Nie, no przygotowujemy się i tak naprawdę skupiamy się na najbliższym spotkaniu, także nie wybiegamy w przyszłość. Teraz przed nami mecz bardzo istotny też z Bydgoszczą. Też bardzo niewygodny przeciwnik, ale mamy teraz trochę więcej czasu, żeby odpocząć, bo tu mieliśmy małą przerwę i też wiemy, że sporo graczy grało bardzo duże minuty i pewnie to też miało jakiś wpływ na to, jak wyglądaliśmy dzisiaj, szczególnie w drugiej połowie, także najbliższy mecz się liczy i wiadomo, że każde zwycięstwo to jest dla nas duża sprawa, ale też po porażkach, po takich porażkach szczególnie, gdzie walczymy i oczywiście zabrakło trochę spokoju i wyrachowania troszeczkę w tych najważniejszych momentach, ale myślę, że generalnie z postawy przede wszystkim drużyny można być w miarę zadowolonym.